Biznes nie różni się za bardzo od zwykłego, normalnego życia i kiedy pracujemy z młodymi przedsiębiorcami, z przedsiębiorcami w ogóle, pytania podstawowe są prawie zawsze te same. Po pierwsze celowość działania, czyli jaki jest cel, co chcę zrobić. Najlepsza rada biznesowa, jaką kiedykolwiek słyszałem, jest następująca. Rób rzeczy, które prowadzą cię do celu, nie rób tych, które cię do niego nie prowadzą. Jeżeli umiemy to zastosować w życiu, przy planowaniu, przy realizacji celów, zazwyczaj osiągamy cele, szybciej lub wolniej. Do celu trzeba napisać sobie ścieżkę dojścia, nazywamy ją planem. I ta ścieżka dojścia jest o tyle istotna, że dobrze opisana, wbudowana w plan, w harmonogram działań, rozpisana na kolejne aktywności, pozwala zrewidować nasze marzenie pod tytułem, żeby to wydarzyło się w takim czasie i za takie pieniądze i w ogóle jest to realne do wykonania przeze mnie. Jeśli opisujemy to w postaci aktywności, kosztów i wyników, dosyć szybko dowiadujemy się, gdzie jest świat realny, gdzie są nasze marzenia. Urealniamy plany. Trzecia rzecz dosyć istotna, to zrobienie crash testu sobie na tym planie. Ten crash test to jest taka rzecz, którą najlepiej robi się z ludźmi doświadczonymi, najlepiej z nami, z nam przychylnymi, przychylnymi w takim znaczeniu, że potrafią być z nami szczerzy i powiedzieć nam, co tu zadziała, co nie zadziała. To crash testowanie swoich pomysłów w gronie przyjaciół i ludzi doświadczonych, jedna z bardziej istotnych rzeczy, tak naprawdę na planecie mało ludzi ją robi. To zanim ruszymy w świat, zanim wydamy chociażby jedną złotówkę, zanim poświęcimy 15 godzin na projekt, dobrze jest pójść do znajomych, pokazać, co planujemy. Jeżeli plan jest dobry, dowiemy się, że jest dobry. Jeżeli ma wady, dowiemy się, że ma wady. Jeżeli ma jakieś rzeczy, których nie ogarnia, dowiemy się i wracamy do planowania, czyli najtańszej części przygotowania do biznesu.